umownie sprzedawali tym, którzy kupowali. Czyli co, te patrole to pomysł nie trafia, tak? Jeśli można, proszę Państwa, to jest skrzętnie ukryta intryga w tym momencie przez pana kandydata Nowakowskiego, bo jakoby kto miał kupować te głosy w tym momencie, skoro tak chciał wytworzyć patrole obywatelskie. To jest sugestia ewidentna, że trzeba pilnować, bo być może kontrkandydat będzie kupował i nie wiem tak naprawdę, być może to na gorąco, ale czy to nie jest kwestia podstawowa. To jest insynuacja, zwykła insynuacja z dwóch kandydatów, przy czym jeden mówi, bronmy się, żebyśmy nie kupowali, zróbmy wspólne patrole. Po pierwsze, wszyscy dobrze wiecie o tym, że udaje się jedynie, jeśli już, i to jest zupełnie naganne, jak mówiliśmy, zakupić jakąś część głosów, może radny się pokusić i na pewno nie jeden się pokusił o to, żeby w ten sposób pozostać radnym. Natomiast, jeżeli mówimy o 100 000 głosów, no to naprawdę by trzeba było milionera w takim razie, bo mieli wszyscy, mam potoczną wiedzę na temat, jakie stawki ewentualnie proponowano kandydatom i taką akcję można było robić wtedy, a nie dzisiaj proponować coś, co z natury jakby w sposób zawualowany obciąża jednego z kandydatów. To jest jakaś obsesja już w tym momencie pana kandydata, wykorzystywanie mediów, jak widać, do tego, żeby niejako wytworzyć już podejrzenie, jakiś taki brak zaufania społecznego co do swojego rywala. Tak? Przecież to widzicie, to działa nawet nie podprogowo, bo to jest już wręcz bezczelne. Tak? Będą kupować, stwórzmy patrole, potrzebne są patrole. Tak? No przecież nie wystawia czegoś takiego. Spokojnie, ja myślę, nie, że współpracujemy ze sobą 8 lat i Państwo mnie doskonale znacie, że kwestia uczciwości, również w takim wymiarze, w jakim tutaj może jakaś sugestia spadła, to dla mnie absolutnie numer jeden. Można się mylić w różnych ocenach sytuacji, można się mylić w inwestycjach, można opóźnić jakąś inwestycję. To każdy z nas jest tylko człowiekiem. Natomiast uczciwość życia publicznego to jest, była, jest i będzie dla mnie numer jeden, niezależnie od tego, jakie mniej bądź bardziej efektowne propozycje padną w kampanii wyborczej. Myślę, że i Państwo, mieszkańcy Płocka, przez 8 lat to jest dostatecznie duży czas bez jakichkolwiek afer, zarzutów i takich dziwnych podejrzeń, żeby powiedzieć, że to jest robione. Najzwyczajniej w świecie jest robione. Natomiast ja obiecuję, że poproszę zarówno policję, jak i Straż Miejską o to, żeby w sposób jeszcze w związku z tymi wydarzeniami, które miały miejsce i podejrzeniami, które miały miejsce 21, żeby w związku z tym spróbowali szczegółowo się temu przyjrzeć, żeby być może tam, gdzie nie ma dogrywki drugiej tury, poprosić miejscowe jednostki policji o pomoc, jeśli jest taka potrzeba. Natomiast, drodzy Państwo, komisje sejmowe, efekciarskie pomysły, to dobre jest na poklask, a tak naprawdę, jak wiecie Państwo, nie rozwiązują tak naprawdę żadnych problemów, a autentycznych problemów. Sugerowałbym raczej zmianę prawa w tym zakresie. I to byłby konkret. A jaki skutek miał mieć pismo do pana ministra skierowane przez pana posła Nowakowskiego? Jak? O objęcie, tak powiedział podczas konferencji, o objęcie szczególnym nadzorem Płocka, jeśli chodzi o te gruntowane wcześniejsze. To oczywiście, no to rozumiem, że tak, że tutaj można próbować rozmawiać z policją na ten temat. Tak, tylko jeśli pan jest poruszona inicjatywa Unii Obywatelskiej, to na pewno bardzo pan minister do tego, co pan może mieć. Nie, w piśmie nie ma. Zapytany do ministra nie ma, natomiast ta informacja o patrolach konferencji. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo na ostatnie zdanie tego zapytania poselskiego. To jest wyraźna sugestia, że ktoś będzie handlował i to bardzo się dziwię panu Andrzejowi Nowakowskiemu, że takimi metodami, takiej wyraźnej sugestii sugeruje, że ja mógłbym kupować głos.
To jest dla mnie skandalem kampanii wyborczej. Proszę Państwa, bardzo. Przez kolejne, to są trzecie wybory prezydenta Mileckiego i myślę, że nie ma w Polsce człowieka, który nie by zarzucić jakkolwiek uczciwość. Bez względu na podobny, a tym bardziej o wyborcze. Wiecie, jak ciężko było w roku 2002, gdzie rzeczywiście wybory zakończyły się takim skandalem, zresztą wydokumentowany. I gdzie z tym właśnie, z takim sposobem postępowania walczy pan prezydent Mileski. Dzisiaj to jest wredne zachowanie, populistyczne, zupełnie niegodne kandydata na prezydenta w tym momencie. To jest sugestia, że nie wiem, sztab prezydenta Mileskiego i jego wyborcy będą kombinowali cokolwiek przy głosowaniu. To jest niedorzeczność. Pan Nowakowski, przepraszam, ale powinien, nie chcę powiedzieć, że poddać się leczeniu, ale przynajmniej manipulacja. Panowie, tak jednotelowo oceniacie tą inicjatywę, a nie przyszło komuś do głowy na przykład, że mogą być działania zupełnie żadnego sztabu z panów, tylko siły osób, którym będzie zależało, żeby na przykład wygrał pan Nowakowski i oni będą starali się paręnaście, parędziesiąt głosów mu dobić, bo różnice między panami mogą być minimalne. Czyli to jakby nie ma ataku w tym momencie na żaden z tych sztabów, na żadnego z kandydatów. Natomiast mogą być osoby, które będzie zależało i będą działały, próbowały poprawić wynik metodami nieuczciwymi, żeby na przykład pan Nowakowski czy pan Mileski zdobył tych głosów więcej. Poza pana plecami oczywiście. Panie redaktorze, ja bym chciał bardzo na ten temat odpowiedzieć. Jeżeli rzeczywiście taka była uczciwa... Tak można to zinterpretować. Czasami nie mogę zatrzymać. Jeżeli taka była uczciwa intencja, wtedy trudno się to nie zdobyć, prawda? Oczywiście nie wiesz, przyszedłby do nas i razem byśmy to państwo ogłosili. Ani na konferencji prasowej. Na konferencji lub po prostu się dogadali, że w porozumieniu masz rady, robili coś takiego. Nie wierzę w dobrą intencję. Za bardzo też nie wierzę, że znajdzie się jakieś takie szeroko grono ludzi, którzy chcieli wydawać pieniądze po to, żeby tam jednemu zastąpić czy pomóc. Gdyby taka konferencja przyszedł do was i wspólnie byście to mogli. Nie, ale wie pan, to są teorie akademickie, bo można sobie wyobrazić jakąś grupę ludzi, która anonimowo pomaga jednemu kandydatowi. Bez jego wiedzy. Pytanie, czy w dzisiejszej rzeczywistości taka charytatywna pomoc jest? Charytatywna pomoc jest przed wyborami. Czy ona jest możliwa? Bez uzgodnienia z kandydatem, bo moim zdaniem to jest tylko rozważanie akademickie. Teoretycznie możliwe, ale myślę, że tylko na poziomie akademickim. Jest to siła sugestii. Nie wątpię, ja będę trwał przy swoim pana Andrzeja. Że oto ten drugi, bo jeśli by chciał rzeczywiście osiągnąć cel, to na pewno nie tą drogą. No. Dla mnie to jest przecież nic innego, tylko teraz państwo napiszecie. Pan Nowakowski proponuje wspólne w obawie, tak? W obawie przed tym, że ktoś może kupować, tak się bez tego jako podmiot wyklucza, bo to on proponuje, tak, to zrobić jakieś patrole obywatelskie. Przez sugestia, bezczelna, chamska sugestia, bo naprawdę. Byłem na tej konferencji. Pytanie, właściwie podzielić się refleksją z takich względów, że mimo, że pomysł jest słuszny, aczkolwiek uważam, że zaawansowanej demokracji coś takiego nie powinno istnieć, a tym bardziej powiedzmy nie mające najlepszej proweniencji i najlepsze skojarzeń jakiekolwiek na patrole europejczo-chłopskie. Ja przeżyłem takie, bo tak kiedyś było oczywiście fiasko z tego było. Natomiast być może inicjatywa jest słuszna, jest tym jednak, że ona jest cokolwiek spóźniona. Trzeba było o tym mówić przed pierwszą turą wyborów, gdzie być może zainteresowanych byłoby więcej, bo wchodziły w grę, no powiedzmy, głosy, które można policzyć na palcach jednej ręki, ewentualnie wchodziło w grę kilkanaście głosów. Natomiast każdy to logicznie myśli, to wie, że tu jest zupełnie inna skala. I to w ogóle nie ma, jak gdyby, moim zdaniem, uzasadnienia, a właściwie nawet nas jako miasto.